Wyrażam swoją głęboką radość, że znowu mogę mówić na jesieni, nawet dwa razy, czyli na bogato w tym roku. I od razu uprzedzam, że autorem prezentacji nie jestem ja, tylko mój kolega Piotr Siszczek, który u nas jest głównym inżynierem od cloudu. Ja mu tylko tam leciutko pomagam. Pracujemy w tym całym dziale i będę się powtarzał to bardzo. To nie będzie bardzo techniczna prezentacja. Być może uda nam się dotrzeć do takiego momentu, że będzie techniczna. Ale powiem sobie może najpierw, czym cloud nie jest na pewno. No, na pewno nie jest to walenie w procesor, aż zacznie się smażyć. Zdecydowanie nie. Na pewno nie jest to też jakaś tam forma socjalizacji z komputerem. Chociaż cloud mógłby to sugerować. Więc wyobraźmy sobie, że mam jakiegoś sajta, który na skutek kampanii marketingowej, na przykład na gadu-gadu, komunikatorze, to wyskakiwały na różne chmurki, ludzie zaczynają ją walić. I jak zaczynają ją walić, to naturalną konsekwencją tego jest error z grupy 500. Cóż, no jest senior. Widzicie, że też się przyjacielu. No naturalną konsekwencją jest to, że no po prostu no, nie ma sprzętu, tak, żeby to uciągnąć. Możemy wywalić tam jakieś inne serwisy, ale to nadal jest problem czasowy. Kończy się to facepalmem w tym momencie na wyższym szczeblu. Wydaliśmy 3 banki na kampanię marketingową, której nie jesteśmy w stanie obsłużyć. No jest jeszcze wyższy szczebel oczywiście. 500 koła poszukała nas, wyrzucujemy na teraz. No jak? Żeby na 7 dni unieść cały serwis? No przecież jakaś dziura kompleksna jest. Do tego dochodzi oczywiście unboxing. Wiadomo, wszyscy to lubią, ale ile razy można. Unboxing równa się czas. Do tego dochodzi sysadmin, który to wszystko musi skonfigurować, ustawić, żeby działało. No wiadomo, że sysadmini nie są zbyt chętni do takich działań. Facepalm czyli czas leci, robi się nieciekawie. Robi się bardzo nieciekawie. Atmosfera bez nadziei zaczyna się udzielać ludziom dookoła. No ale jest światełko w tunelu, tak? Jest światełko w tunelu. Wujek dobra rada mówi, użyjcie clouda. Użyjcie clouda. No ale co ten cloud tak naprawdę robi? No, zasadniczo chodzi tylko i wyłącznie o skalowalność serwisów głównie. No jak to działa? Teraz tak, taki garaż bezobsługowy, gdzie są sloty, gdzie są samochody. I gdzie jest winda, która to wszystkim steruje, czyli mamy windę API, mamy jakiś system operacyjny w postaci samochodziku, no i mamy sloty. Dodatkowo płacimy tylko wtedy, kiedy ten nasz samochodzik stoi w garażu, tak? Jeśli on nie stoi w garażu, nie płacimy. No i tych modeli cloudu, to już tutaj wspominał, jest kilka. My się skoncentrujemy na tym modelu IaaS, bo to jest to, co my robimy w Allegro. Jest jeszcze PaaS, czyli mamy cały parking samochodów, które możemy sobie użyć już gotowych. No i jest jeszcze SaaS, czyli Software as a Service, czyli już taki full service. Ale wracając do jak to się dzieli mniej więcej, to my jesteśmy tutaj. My dostarczamy to, mając open stacka. Emerge jest trochę wyżej, bo na tym robi platformę, czyli daje też load balancery, autoskalowanie, czy to już jest jakaś warstwa aplikacyjna, która już się, jako platform as a service właściwie definiuje. No i na samym górze każdy pewnie korzysta, lub jeśli jest open source'owcem czy free software'owcem, naprawdę tak do rdzenia to nie korzysta, bo sam on zabronił. My się skoncentrujemy na tym. Jak to działa? No, przychodzi sobie ten sysadmin, który tam był na zdjęciu wcześniej, to nie ma wąsa. Życzy sobie, poproszę, 4 maszyny mamy, o takich parametrach. Zrób mi to proszę, cloud controllerze kochany. Cloud controller rozmawia sobie z jakimś repozytorium obrazów systemów. Ten Linuxik sobie bam wskakuje, rozrzuca się po hypervisorze, zaciąga sobie gdzieś tam z tyłu dane, badam, działa. Jak wygląda cykl życia takiej VM-ki? To jest właściwie prawie dla wszystkich cloudów wspólne. OpenStack ma tu jeden wyjątek, o którym powiem. Rodzi się Linuxik. Bach. Jakiś random IP dostaje, co jest bardzo ważne, bo to jest niedeterministyczne, tak? Nie wiemy na dzień dobry, jakie IP nam zostanie przyznane. Wykonujemy jakieś bootstrapowanie systemu, staje na tym jakiś taki stack, który już jest platformą, zaczynamy serwować dane,
znudziło nam się, albo kampania się skończyła, ludziki już nie przyłażą. Sztryk, bach. Nie ma wiemy. W Amazonie można tego Linuxa oszczędzić i nie zabijać. Można kazać mu iść spać. A wtedy jak śpi, to za niego nie jesteśmy czarowani. W OpenStacku niestety musimy go zastrzelić, wtedy te procesy synaptyczne są przerywane całkowicie. Wypływa materiał mózgowy, no i tracimy dane. Czyli musimy zacząć wszystko od nowa, tak naprawdę. Ale, no co z tymi danymi, tak? No przecież nie po to ten serwis tam dwa tygodnie działał, żeby nagle się okazało, że po złożeniu serwisu, no tracimy dane. Jest i na to rada. O czym mówiłem. Jest i na to rada, prawda? Można wspierać się na trochę wyższy poziom myślenia i użyć jakichś permanentnych sposobów przechowywania danych. No, Linuxowi będzie ciężko czytać ze ściany jakieś tam wydrapane rzeczy, dlatego jest coś takiego jak block storage i też go używamy. Autentykacja jest bardzo prosta, odbywa się po kluczach. Po prostu system dostanie zastrzyk. Od tej pani być może nie, ale dostaje zastrzyk, wstrzykiwany jest podczas uruchamiania systemu klucz, który my mamy u siebie. On jest definiowany na poziomie naszego użytkownika cloudowego. No i czego się od nas teraz wymaga? No, wymaga się od nas tego, żebyśmy byli zwinni, elastyczni i tak dalej, żebyśmy się szybko dostosowali do zmieniającego się otoczenia biznesowego, żeby tak zwany time to market był bardzo krótki. Mam być szybcy oczywiście w tym wszystkim, bo no, nie, no, projekt nie może się pojawiać przez 6 miesięcy, ma być jutro gotowy. No i mając, prawda, moi drodzy, my to wszystko mamy. Własny, prywatny cloud na OpenStack. Zasada działania jest prosta. Dostajesz konto, uruchamiasz sobie VM-ki, możesz sobie tworzyć własne obrazy, czyli takie template'y, z których już są pewien software zainstalowany. Wpinamy do tego storage, wpadamy, działamy. A nawet możemy się przenieść z tą naszą całą infrą, którą sobie postawiliśmy na OpenStacku, padam na Amazona. Dlatego, że wszystkie image są kompatybilne, API jest takie samo, więc jeśli nagle nas trzaśnie nie 100 milionów userów, tylko miliard, idziemy do Amazona i tyle. Trochę nakłamałem, ponieważ na Amazonie ile się tyle wiemy, jak na dzień dobry odpalić, trzeba się z nimi dogadać. No ale teoretyczna możliwość taka istnieje. No cóż, wszyscy są zadowoleni. Mam takie bajery, niesamowite, świetnie, no ale jest też bariera w postaci tych chłopaków, którzy piszą software na firmach. No i to czasami jest niestety bariera poważna. My jesteśmy w na takim etapie, że zaczęliśmy się szanować i jakby przepływ wiedzy znacznie się zwiększył, pokazujemy i po prostu tłumaczymy, jak to się robi, tak, że no, że może jakiś object storage by użyli zamiast file systemu. No jest to trudny proces, ale jest możliwy. U nas się dzieje. Myślę, że będzie się jeszcze więcej tego działo. Nie jest to takie trudne wcale. I dlaczego OpenStack? Ten obrazek nie jest być może dobry, bo my go nie wrzucamy teraz, tylko składamy. No ale Pakero pyta dlaczego. No chociażby dlatego, że stoi za nim taka banda bardzo ciekawych, fajnych firm. Uruchomiony ten projekt został przez NASA i przez Rackspace i oni dali kawałki swojego kodu, który używali wewnętrznie. Z tego powstały te kawałki infrastruktury cloudowej. To się bardzo fajnie rozwija. Do tego oczywiście wszystkie firmy te tutaj sławne, które w cloudzie amazonowym, coś mają do powiedzenia, również tym się zajmują. Jest bardzo duże wsparcie Canonicala, który od dawna już robi dobre template'y pod Amazona, więc one działają równie dobrze w OpenStacku. Oczywiście jest też, tutaj są takie mocniejsze argumenty, bo jest cała banda firm naprawdę z samej góry, która wietrząc tutaj, prawda, głośny PR-owy sukces, również dołączyła do konsorcjum. Dlaczego jeszcze? No, myślę, że wystarczy spojrzeć po prostu na nagłówki w jakichś takich komputerowych portalach, bo to się dzieje. Kolega Piotr Siwczak zrobił taki eksperyment, napisał prosty skrypt, który poszedł sobie na takie tam główne stronki, które czytają nasi szefowie, powiedzmy sobie. No i wykonał proste obliczenie, a tam tyle jest cloudu na nich. Dla porównania wszedł również na Google Channel i wykonał takie samo działanie. Było lato, więc być może
Być może ma to jakiś wpływ, że chmura już po prostu nie jest zjawiskiem pogodowym, jak widać. Na pytanie o cloud nie pojawia się nic na temat chmurek. Pojawia się tylko informacja na temat cloud computingu. Sprawdzałeś to na jednym blogu? Wiesz, ja wiem, że Google robił różne rzeczy. Nie, to kolega jest blokowany, bo jest paranoikiem, więc on nie używa w ogóle. Nie pozwala zbierać te blogi, ale... A to nie było na czystej przeglądarce na systemie. No dobra, wiecie, jaka jest ciężkość problemu, no. Możemy powtórzyć eksperyment na gołym systemie. Na świeżo odpalonej mikrostance. No cóż, dlaczego jeszcze? No, dlatego, tak? Gartner, prawda, tak, chat, CTO priorities, just do it, no, po prostu, dostaliśmy w tym momencie informację, do której nie można było się negatywnie odnieść i tyle. No i cóż, OpenStack, 1454 deweloperów w ciągu tam roku z kawałkiem, 110 firm, to się zmienia, jak słyszałem, jakbyśmy teraz weszli, to już jest inaczej. No, how cool is that? Młody projekt, dobre wsparcie. Z czego się składa? Są trzy główne elementy. Jest ten kawałek, który się nazywa compute, który odpowiada właśnie za uruchomianie VM-ek, rozrzucanie ich po maszynach, które je hostują, za wybieranie imidżów, template'ów itd. itd. Również zajmuje się warstwą sieciową, czyli to tam jest kilkanaście możliwości konfiguracji sieci, od prostej takiej sieci płaskiej, aż przez VPN per projekt, to też się dzieje tutaj w kompiucie. Później jest Object Storage, czyli coś takiego jak S3 Amazonowe, ono jest w 75% API jest zgodne z S3, czyli bardzo prosty, wydajny, tanie miejsce, tani storage, gdzie można trzymać sobie obrazy swoich maszyn, możemy sobie jakieś dane streamować z tego. To jest dosyć szybkie, redundantne, bardzo trwałe. Zapewnia poziom redundancji, jaki sobie skonfigurujemy. Domyślnie się używa trzech poziomów jakby replikacji. Jeśli ktoś chce dostarczać usługi o wyższym poziomie jakby pewności dla klienta, można sobie ten poziom redundancji zwiększyć. I Image Service, który jest właściwie nie jest taką samodzielną usługą, tylko odpowiada za dostarczanie, przechowywanie i sprawdzanie, gdzie są jakie obrazy. My jesteśmy w tym momencie produkcyjnie, mamy to i to odpalone, to testujemy, dlatego że cały czas nie wiem, jak to ugryźć, jeśli chodzi o sprzęt. No po prostu nie wierzymy do końca naszym testom, jeszcze myślimy po prostu, czego użyć pod spodem, żeby to było tanie, a z drugiej strony dosyć wydajne i, no i niezawodne. Ale zawsze się znajdzie i złośliwy stwór, który powie, że no ale zaraz, moment. No. Jak? Słabo jest chłopaki. No nie jest słabo, bo projekt OpenStack jest naprawdę projektem tak naprawdę researchowym i tam jest masa bugów, jest tragedia. IRC jest głównym narzędziem komunikacji, właściwie jest też głównym narzędziem pozyskiwania plików na przykład, co trzeba podmieniać gdzieś tam. No mało tego, nam się już udaje pomagać innym, gdzieś tam na takim etapie jesteśmy, że nasza wiedza pozwala innym ludziom już pomagać, więc nie jest tak źle, jest całkiem dobrze. Tutaj miało być demo, ale być może wszystkie demo zostawimy na koniec, bo też mają być nagrody. Computer wygląda. Czyli ten główny składnik. Jest przede wszystkim API wystawiane dla klientów i ono jest zgodne i z API Rackspace'owym, i z API Amazonowym. Czyli można używać narzędzi, na przykład Ełka, które są dla AWS-a stworzone. Można używać tych bindingów, na przykład Foga dla Rabiego, nie wiem jak się nazywa, ten Pythonowy, ktoś kojarzy? Klimito? Jak? Boko chyba, Boko. O, taki jest główny Pythonowy. Można też używać narzędzi Rackspace'owych, ich nie jest tak dużo. Natomiast ta zgoda jest zachowana, czyli jeżeli ktoś już na jakimkolwiek cloudzie pracował, to korzystając z tych samych narzędzi, z tej samej wiedzy, jest w stanie sobie po prostu poradzić na OpenStacku. Jest też Hybrid Fox, czyli taka wtyczka do Firefoxa. Ona ma tendencję do tego, żeby nie działać czasami, jest takie. Wersja 1.7 nie działa w ogóle, wersja 1.6 działa. Całkiem dobrze. Za tym API serwerem są takie główne
komponenty, jest system, który odpowiada za autentykację użytkowników i on kuleje strasznie w tej chwili. Właściwie jest nowy Vista, bym powiedział. W nowym wydaniu w Diablo ten był pierwszy release taki oficjalny, się nazywa Keystone. My się teraz z nim bawimy, ale niestety jest tak, że jeden commit sprawia, że on działa z jakąś częścią, a następnie sprawia, że z tą częścią już nie działa, ale za to działa z inną. Więc taka jest stabilność. Jest Cloud Controller, który jest sercem całego systemu. I Object Store, czyli ten, tam gdzie możemy przechowywać sobie na przykład dane VM. Cloud Controller to jest tak naprawdę potencjalny single port failure. Jego się stakuje z kilku części, stawia się za proxy i tak naprawdę na proxy się zapina te dostępne adresy dla klientów. W Cloud Controllerze jest Volume Controller, czyli to jest coś, co zajmuje się wystawianiem storage'u do VM-ek, tego takiego blokowego, czyli odpowiednika EBS-a, Amazonowego. Można użyć ATA over Ethernet, my używamy iSCSI akurat, całkiem dobrze to działa, oczywiście po dedykowanej sieci, Jumbo Frames itd. itd. Działa to dosyć wydajnie. Jest network controller, który zajmuje się też natowaniem, przyznawaniem adresów, ustawianiem bridge'y na nodach, ustawianiem firewalla, bo tam firewall jest integralną częścią tego systemu jakby. Jest również scheduler, który patrzy, gdzie jest miejsce i tam wrzuca do VM-ki. Jest kilka algorytmów, które można sobie wybrać. My używamy najprostszego, który po prostu bada load na serwerze i na tej podstawie podejmuje decyzję, czy tam można coś dorzucić, czy nie. Są takie bardziej wysublimowane schedulery, ale one działają, powiedzmy, mniej deterministycznie. Jakby powiedział, to nie prawie jak patent działają. Znaczy nie wiadomo, co zrobią. I jest compute controller, który najczęściej znajduje się na compute node, czyli na tej maszynie, która hostuje VM. Czyli ma dużo pamięci, dosyć dobre IO i tam rzucamy VM-ki. W Rackspace oni już mają maszyny, które mają 96 GB RAM-u na te compute controllery. No i mamy trochę mniejsze maszyny, podeszliśmy inną drogą, jakby powiedział poseł Dory. Komunikacja się odbywa w ten sposób, że najpierw klient się komunikuje przez API, prosi o coś Cloud Controllera, on sprawdza, czy on może to prosić i czy może akurat, czy to jest on w ogóle. Po czym rozmawia z network controllerem i schedulerem, pyta się, jakie mam dostępne zasoby, są przydzielone wszystkie adresy, przydzielany jest compute node, na którym wyląduje ta VM-ka lub VM-ki. Komunikacja już się powiem, przesuwa między compute nodami i network controllerem. VM-ka jest odpalana. Jest kilka hipervisorów wspieranych, głównie PVM i Zen. Można to też puszczać na VMware, na Hyper-V, na Linux Containers, na UML-u nawet i na QEM, jeśli ktoś jest wesoły i lubi życie na krawędzi. My używamy KVM-a i wydaje się teraz w tej chwili, że to był błąd wokół tego KVM-a, dlatego że jest taki problem w OpenStacku, że jakby ilość feature'ów, jeśli chodzi o Zena i KVM-a, na korzyść Zena działa w tej chwili. Jest strategiczny plan, żeby to wyrównać. Natomiast no, w praktyce wygląda to tak, że i Rackspace, i Amazon używają Zena. Być może dlatego, że no, Zen był znacznie wcześniej dostępny, czyli jak Amazon startował, to nie mieli w zasadzie wyboru. My się zastanawiamy nad zmianą. Zmiana jest trywialna. Po prostu następny compute cloud dostawiamy na Zenie i tyle. Jest takie pojęcie jak strefa dostępności, czyli jak coś robi boom, to tracimy taką całość. I cały myk polega na tym, żeby tak separować sobie infrastrukturę, no żeby zamykać rzeczywiście te strefy w miejscu, gdzie na przykład mamy jedno przyłącze prądu i jeden dostęp do sieci. Oczywiście w takim jednym data center, tak jak to robi Amazon, no tak, nawet takim firmie jak nam byłoby trudno zrobić jedno data center, jedną strefę dostępności. Dlatego u nas jedna strefa dostępności to jest rack. Cały rack. Mamy tam chyba cztery jakby linie zasilania, więc jesteśmy w stanie sobie to tak zrobić, że będzie to tak działało. Jak działają te availability zone? Na przykładzie, powiedzmy, instalacji WordPressa mamy jedną zonę, cloud controller. Taka jedna zona to jest po prostu taki woreczek, w którym te nasze serwery sobie egzystują. Jeżeli nam walnie ta zona, no to tracimy cały serwis po prostu. Wszystko przestaje działać. Jeżeli mamy trzy zony, tak jak my robimy, tutaj sobie
rozrzucimy tę infrastrukturę, no to no, miało się zapalić. No to w przypadku, jeżeli jeden woreczek padnie, to my nadal jesteśmy w stanie ten serwis utrzymać, bo mamy go rozrzuconego tak, że reszta komponentów działa. Możemy na dodatek zareagować na to, oczywiście monitorując sobie aplikację, że wypada część nodów, programowo sobie odpalamy nowe nody, bootstrapujemy je, wpinamy, wszystko pięknie działa. No, tutaj miał być pokazane, jak się przyłącza block storage do serwera, a to może na końcu, jak się zmieścimy, to pokażę. No jest to bardzo proste, po prostu wydaje się polecenie utworzenia wolumenu, w tym momencie on jest dostępny dla naszego konta, ale jest pusty, niesformatowany. Prosimy cloud kontrolera, żeby powiedział volume kontrolerowi, daj tamtej maszynce ten volume do użytku. To jest po prostu zazwyczaj na tym serwerze jakieś LV. Wystawiane jest to z volume controller bezpośrednio do maszyny w mojej skazji. Tam się pojawia normalnie w mezgu, można sobie zamontować. Ustalamy też nazwę tego urządzenia, bo my ustalamy, nie system ustala, więc wiemy dokładnie, co musimy w tym momencie zrobić na serwerze. Formatujemy, możemy używać. Zawijamy VM-kę, ten wolumen cały czas istnieje i może być śpięty gdzie indziej. Czyli to jest na przykład doskonałe narzędzie do trzymania tam bazy danych jakiejś. Nawet jeśli nam VM-ka umrze, to dane zostają, może być pięć gdzie indziej. Mało tego, można na przykład służyć do robienia replikacji, ponieważ można robić snapshoty z tego. Zrobić sobie snapshot, wygenerować z niego nowy wolumen i wpiąć do innego serwera. Zastosowanie jest całe multum, jeśli ktoś ma aplikację tak napisaną, że ma dużo danych takich, które nie mogą znikać, no to jest to jedyne wyjście w zasadzie. Dodatkowo jest taki feature jak rezerwowana adres IP, podobnie jak w Amazonie, czyli oprócz adresu, który VM-ka dostaje na starcie, dostaje właściwie dwa, jeden publiczny, jeden wewnętrzny, możemy też zarezerwować dla niej adres z jakiejś puli. Ta pula jest per użytkownik, per projekt, jak sobie to wymyślimy. I wtedy sobie go wpinamy do VM-ki, to jest po prostu zwykłe notowanie. Więc trzeba wziąć pod uwagę to, że ten network controller będzie bardzo obciążoną maszyną w pewnym momencie, bo w zależności od tego, ile mamy za nim VM-ek, no to taki będzie, tyle będzie notowania. Jak my to robimy? To jest nasz rack modelowy. Na tym rysunku są błędy i nie jest to celowe. Używamy blade'ów do tego. Mamy trzy kasty blade'ów, apeków 220, czyli to jest 32 maszyny fizyczne per blade. Na tych blade'ach używamy dysków flashowych, ponieważ w takiej kaście mieści się 300 VM-ek, jesteśmy w stanie odpalić. I I/O w tym momencie jest tak intensywne, że no, w naszych testach wyszło, że niestety będziemy musieli jeszcze tych dysków użyć. Mamy jakiś tam jeden z najtańszych, ale sobie zupełnie wystarczają. I jedna availability zone to jest właśnie mniej więcej 300 serwerów, czyli taka nasza kasta blade'ów. To ma swojego cloud controllera osobnego, więc tutaj separujemy jakby awarię. Wszystko jest redundantne, linki są gigowe, albo nie da się inaczej. Wspólny jest volume controller dla całego racka, ten, który wystawia storage. 38 nam to zajmuje, czy mam jeszcze tam trochę miejsca, żeby coś wrzucić ewentualnie. Zastanawiamy się, gdzie ten block storage, gdzie ten object storage upchać i być może będziemy tutaj jakieś 4U dorzucać takich skrzynek ze storage. Wychodzi mniej więcej 1000 maszyn wirtualnych na raka. To jest taki netto koszt jednej VM-ki. Nie jest to za dużo. Co nadchodzi? Nie ma teraz load balancera, nie ma autoscalingu, no i nie ma takiego języka, który by potrafił zrozumieć cały cloud i nim sobie zarządzać. To wszystko się dzieje. OpenStack nad tym pracuje. Ja testowałem taki serwis, który się nazywa Scala. I on bardzo dobrze też sobie z OpenStackiem poradzi, jeśli się dogadają i go spaczują. On bardzo dobrze działa na Amazonie, więc będzie równie dobrze nie działał na OpenStacku. Load balancer my będziemy dostarczać sami poprzez zestaw API do naszego load balancera, który używamy. No Ubuntu odpaliło taki projekt, który się już nie nazywa Ansible, tylko Żużu, zdaje się, który jest językiem do infrastruktury, czyli takim DSL-em, który opisuje całą infrastrukturę. Czyli można sobie opisać aplikację, jak wygląda, że ma
6 serwerów www, baza danych, Memcache'a, jednym poleceniem zdeployować sobie to na cloudzie. No i co się nauczyliśmy? No pierwsza rzecz, która nas zaczyna dotykać przy takim setupie, no to jest problem z I.O. Dlatego naszym naturalnym wyborem były SSD-ki na tych maszynach, tym bardziej, że one mają jeden dysk, te 220 to są takie blady połówkowe. iSCSI nie jest takie złe, jak nam się zdawało przez całe życie, nigdy nie używaliśmy iSCSI, bo zawsze ostrzeliwamy po prostu na dzień dobry. No okazuje się, przy dobrej konfiguracji sieci, przy dedykowanej sieci działa to całkiem dobrze. I VM-ka, nie zdarzyło się, żeby VM-ka była w stanie wysycić sieć storage'ową i zrobić jakiś kuku dla całego storage'u. Tutaj wbrew temu, co mówią duży dostawcy, którzy takie wielkie krowy dostarczają i mówią, weźcie tutaj, rzućcie razem sobie okres taka, to nie działa dobrze, myśmy to sprawdzali. Taka gęstość opakowania jest nie za dobra. Lepiej to rozbić na mniejsze kawałeczki. Nam się nie udało na jeszcze mniejsze, jak chcieliśmy, ale niestety nie udało się ze względów finansowych głównie. Po prostu to się zaczęło robić drogie, o dziwo. Więc lepiej to rozbijać na jak najmniejsze, możliwie najmniejsze kawałki. No i okazuje się, że ich żyje. Ja wiem, że dla nas to nie jest inna informacja, ale dla niektórych u nas była. Co mamy teraz? No mamy taki setup testowy. Testowy właściwie produkcyjny, bo już na nim mamy odpalone produkcyjne serwisy. Jeden gateway, taki, czyli to API. Jeden serwis autentykacyjny, jeden scheduler, trzy nody i jeden serwer, który wystawia storage. Jedno repozytorium, czyli jeden glance, jedno repozytorium obrazów. Mamy jeden obraz, taki dostępny dla wszystkich Ubuntu. I mamy też otworzone dla projektu już konkretne obrazy, które ten proces bootstrapowania minimalizują w jakiś sposób, czyli mają już pewne rzeczy zainstalowane. No i udostępniamy naszym deweloperom, czy naszym serwisom też papeta wewnątrz, które mogą sobie użyć do właśnie wstępnego uruchamiania serwerów. No i co będziemy mieli niedługo? Będziemy mieli load balancer, projekt Atlas w OpenStacku, będziemy używać tego Scalra, no i napiszemy sobie sami billing, bo billingu nie ma w ogóle w OpenStacku. Znaczy są te informacje przechowywane w bazie danych głównej, która trzyma wszystkie informacje w cloudzie, natomiast nikt nie napisał, nie ma jakby sposobów obliczania pewnych rzeczy. Wiemy, jak długo VM-ka żyła, jakiego rodzaju było, możemy się powiązać, wycenić to, no i charge'ować naszych deweloperów. To było na tyle nudnych slajdów. Jak nam się uda, to Wam pokażę, że to działa rzeczywiście. To nie ma ściany. Muszę się ogarnąć. Aha, to może zrobię tak. Pan, co sobie? Właśnie nie bardzo, nie chce działać. QWQWQW nie działa. Nie wiem, za czym moim userem. Konfiguracja, żeby rozpocząć pracę z cloudem, to jest tworzone podczas tworzenia projektu taki plik nowa RC i on zawiera takie podstawowe
informacje na temat tego naszego clouda. Czyli bardzo podobnie jak nie wiem, czy coś widać w ogóle. Powinien jeszcze ściąga, co? No już. Ja się zwiększę ściąg. Czarne na białym. O, się czarne na białym też by było. Też ma maka. Co się z tym robi w ogóle? Miałeś się pochwalić maki. A ty na Colors, dobra. Czy dalej jest za postawę? Light palm. To powinno działać. O, no, dobra. I powiększyć. Jeszcze ta, jakieś tam szczeleczkę większą? To chyba... Tu. To niekoniecznie. Nie, dobrze, dobrze. O, dobrze jest. How cool is that? Widzicie? Działa na Macu wszystko. Dobra. To jest konfiguracja zgodna z AWS-em. Czyli to są dokładnie te same dane, które się do AWS-a podaje. Plus tam parę zmiennych, które są potrzebne już tylko w OpenStacku. Nie spisujcie, bo i to przestało działać tak naprawdę. Zresztą to nie jest na publicznym linku widoczne w tej chwili. Co to jest istotne? Te dwa kije, które się podaje do pracy. Ten adres, gdzie się mieści nasz serwis tak naprawdę. I to wszystko w zasadzie. Całą masę instancji odpalonych. To widzicie już teraz, jaki serwis chodził rozprodukcyjnie. Widzicie czy nie? Tak. No, Citi chodzi produkcyjnie. Ten user ma niestety uprawnienia administratora całego clouda, więc staramy się go nie używać. O. Dobra, coś tu się by namieszał. Okej, okay, użyjemy tego usera. Chyba nie dostaniesz to zębu na gniazdkę. Chyba nie. Odpalimy sobie Hybrid Foxa. Zdefiniujemy sobie nowy region. Mam nadzieję, że zacznie działać. Dodamy credentialy. No działa. No mam instancje uruchomione, widać sobie ładnie. U nas ten public IP i private DNS są takie same, dlatego że my w tej chwili jeszcze żadnych zewnętrznych adresów nie przydzielamy. Dlatego że balansujemy to po prostu sobie z zewnątrz do środka cloudu. Używamy w środku tylko prywatnych adresów. No co tutaj widać? Widać kto jest właścicielem. Czyli widać, kto u nas tego korzysta w tej chwili. ID instancji, który jest
unikalne dla danego uruchomionego serwera. Rodzaj imidżu użyty, czyli ten template systemowy. Ten imidż się składa z trzech części, dlatego tutaj to tak dziwnie wygląda. Stan instancji. To są te trzy części. AMI, AKI, ARI. To jest kernel, file system i chyba... Co jeszcze? Co tam jest jeszcze? Kernel, file system, co jest w VM-ce? I taki template, czyli to, co to opisuje. Używa się AMI. To jest jakby opis naszego template'u. No i co sobie możemy zrobić? Spróbujemy sobie odpalić jakieś VM-ki. Wybierzemy sobie obraz. A Lucida sobie odpalimy. Dajmy na to 10. 10. Możemy sobie otagować to. To wszystko można zrobić tu, ale równie dobrze można zrobić sobie to z CLI, co zaraz też postaram się pokazać. Wsio. Powinno zadziałać. Moduje się. Dobra. Moment. Hybridbox działa tak sobie, no. Chyba będziemy musieli użyć starego, dobrego CLI. Bardzo możliwe, że to Firefox makowy. To nie jest śmieszne, nie? Nie zdziwiłbym się, gdyby rzeczywiście tak było. Stało sobie. Odrobinie szczęścia pokaże się tutaj. Pokazał się. To postaramy się odpalić więcej. Pokazać jak to, ile to zajmie, żeby zadziałało. Odpalimy sobie 10. One już sobie wstały, chodzą i za chwilę dostają adresy po kolei. Tam jest kolejka, ja nie mówiłem o tym, tam jest RabbitMQ użyty i wszystkie systemy sobie zabierają zadania po prostu z kolejki. Chyba twór się chyba zawiesił. Ale jak jakąś aplikację chcesz odpalić, to na maszynie ją po prostu instalujesz. Jak na tym obrazie uruchomionym. A jak wygląda, aktualizujesz software, to musisz zatrzymać wszystkie maszyny. Nie, dlaczego? Po kolei. No, po kolei chociażby. No możesz sobie na ten czas aktualizacji dołożyć jakieś instancje, poskładać te produkcyjne, zaktualizować. To jest już wiesz, up to you. Albo aktualizujesz obraz na przykład. Też nie ma problemu. No nie chcę ze mną rozmawiać. Ale no, żeby nie być gołosłownym, na pewno się odpaliłem. Albo nie. No powiem, cloud jest po upgrade'ie do Diablo. Ten upgrade nie był zbyt szczęśliwy, musiałem powiedzieć. W
wiele rzeczy musieliśmy robić ręcznie. Chciałem się coś na lewej strefie. Nie ten, już nie wystawię. Ciążenie maszyny. Rozumiem, w tej chwili. Jakie maszyny? Tego kontrolera? Tutaj. Tej, na której jesteśmy? No. A to jest jakiś tam, to jest klient tylko. To jest gateway do niego, nie? Nie wiedzę. Nie wiem, co się stało, ale chętnie odpowiem na jakieś pytania. Co się stało? Co się stało? Wrócę do pokoju. Wrócę do pokoju, to się nad tym zastanowię. Maszyna jest czymś obciążona, jak ma jedynkę, nie? No tak, no. Może jakieś duże transakcje? No, gdzieś się przywiesiło. Ubij. Kill Myśling 28,304. Pomyślimy. Kolejny problem do rozwiązania. Dzień jak co dzień po prostu. Słucham. Częściowo na cloudzie. Jeszcze działa. O tym nie pomyślałem. Nie, bo myśmy tak naprawdę oddali to naszym deweloperom może z miesiąc temu, więc w ogóle nie ma mowy, żeby Allegro w jakikolwiek sposób w tej chwili chodziło na tym. My czekamy na sprzęt, żeby zrobić to produkcyjnie. W tej chwili mamy, tak jak pokazywałem, 3 nody obliczeniowe, jeden storage'owy, jeden taki, który jest ten cloud controller. Więc czekamy na sprzęt, no i być może tam za 2 tygodnie będzie sprzęt, więc może za miesiąc coś więcej będziemy wrzucać na tego cloudu. Mam pytanie, jak jest z redundancją? To znaczy macie jednego gatewaya, jedno API? Nie, w tej chwili nie, ale w tej chwili tak, po jednym. Natomiast redundancję robisz prosto, u ciebie interesuje ten adres zewnętrzny jego, a w OpenStack już jest redundancja wbudowana. Jeśli masz 2, to definiuje, że są 2. A wszystkie adresy publiczne zapinasz na proxy i tylko w konfiguracji podajesz, jaki to jest adres publiczny. Wcześniej adresy publiczne do API, do tego typu usług. Znaczy ogólnie są jakieś pojedyncze plika awarii? MySQL. No ale to można zrobić sobie cluster albo master, jak kto lubi. Ale to jest jakby potencjalny ten spof. Nie ma żadnego innego. Znaczy tak jak powiedziałeś, MySQL, jakieś jeszcze jakieś inne bazy? Znaczy... Tak, SQLite jest bardzo mocno używany, nie we wszystkich usługach, do takich lokalnych rzeczy, więc on jest replikowalny sobie prosto rsyncem. Słuchajcie, no tam jest, jak się zagląda do środka, no to jest proste jak CEP, no. Naprawdę. Skrypty baszowe różne, żaden rocket science w tej chwili. Jakąś migrację pomiędzy maszynami obsługuje? Tak. Live migration. Obsługuje. I nawet trzeba przykładowe wlepki i dyski SSD, to można wywalić, ale już poleci inne. Tak, hypervisor, ale część tego storage'u używamy. Na potrzeby poszczególne. Tak. Znaczy, no, w tym sensie, że tam image maszyny chodzi, a image maszyny, dajmy na to, ma w podstawowej konfiguracji u nas 10 giga, czyli te 10 giga IO-ów idzie z dysku lokalnego. Nie? Czyli to wszystko, co się dzieje w samym systemie operacyjnym, idzie lokalnie z dysku, z tego SSD. Czyli dolar, który jest tylko nie jest tak, że jest sama macierzy i to jest przepinane, to mogę tu jest tak. Tak, na chwilę się tak, na tam się parę pingów wystarczy. Ale można całość serwować po iSCSI już, nie? Dlatego, że to jest tak już, myślę, że zły pomysł. Takie pytanie, jakie jest wykorzystanie tych serwerów, mówiłem już na bazie te raki OKB, jak to się... Nie mamy jeszcze tych raków OKB, czekamy na nie. Okej, a jest to co macie, jak jest wykorzystane? Wiesz co, myśmy z tym wystartowali, więc żadnych danych takich prawdziwych nie jesteśmy w stanie ci podać, bo tak naprawdę to też...
To zależy od tego, jak my wyedukujemy deweloperów. Teraz mamy tak, że są na przykład mailingi wysyłane w nocy, które potrzebują 60 instancji, żeby wysłać cały mailing, bo CDIM spaluje strasznie. No i normalnie te 60 serwerów, czy tam powiedzmy, że fizycznie mogło być ich 15, w normalnych warunkach one by cały czas stały, tak? Czekały na tą noc, codziennie ich wysyłały pocztę, a w dzień po prostu by sobie leżały dubały w nosie. W tej chwili one nie stoją w ogóle, są uruchamiane w nocy na cloudzie, robią mailing, składają się. Tak, ale jak nie włączysz na cloudzie, to co dyskujesz? Znaczy, jak to wykorzystujesz mocy, tak było? No wiesz co, w tej nocy jak idzie mailing, no to my to dobijamy, nie? No a w dzień? A w dzień chodzi serwis normalnie, tak? Czyli w dzień są te rzeczy normalne, czyli tam jest serwowane WW z tego. I tak to działa, no wiesz, w nocy CTIM nie działa w ogóle, tak? Tam się nic nie dzieje, więc można użyć tych zasobów do robienia czego innego. Tylko, że to też wymaga tego, żeby aplikację tak napisać, żeby ona pewne rzeczy mogła przetwarzać w nocy. I mamy masę takich aplikacji, które mogłyby to robić, tylko trzeba je przepisać, żeby to robiły na przykład w nocy. I żeby się odpaliły na cloudzie. A deweloperzy się nie kochają z adminami. Ale już się kocham. Jeszcze jedno pytanie. Pytałem o Open Stack, a jakieś inne technologie mogliby, jakieś Open Obula, kiedyś słyszałem. No Open Obula chyba cały czas istnieje. No myśmy korzystali wcześniej z Eucalyptusa. Testowaliśmy go, bawiliśmy się nim. I tam tych spofów właśnie było znacznie więcej. I to nas jakby powstrzymało przed użyciem tego. Mało tego, no z nim się ciężko gadało, bo oni rozwijają ten projekt w takim kierunku, w jakim oni są, ale nikt nie wie, jaki to jest kierunek, no więc generalnie nie wiedzieliśmy, co się stanie za miesiąc, tak? Były całe listy feature'ów do implementacji, które tam rok na przykład leżały, gdzie się tym nie zajął, mimo że to były kluczowe rzeczy. Ludzie przysyłali patche, a oni, wiesz, olewali to. Dlatego stwierdziliśmy, że no, bez sensu. OpenStack ma, no jest dynamicznym projektem i mamy nadzieję, że w rozsądnym kierunku się będzie. Czy tutaj są w ogóle wspierane? OpenWZ nie. Ty masz niebieski. Bo tam część jest przez LibWirta wspierana. Teraz wszystko, co LibWirt potrafi zrobić, no to potrafi zrobić też OpenStack. Czyli ty wiesz o OpenWZ i o co? I Viserver. Viserver jest wspierany. Nie wiem, ale jest wspierany. Też. Ale jest Zen, Viserver, Zen, Hyper-V, VMware, AVM. No, sporo tego jest. Są jeszcze jakieś pytania? Dobrze, nagrody w takim razie. Dziękuję bardzo.